O właśnie, na tych milionerów chyba idę. Halo? Witam bardzo serdecznie. A ty w garniaku ubrany jesteś, czekaj. No tak, bo jestem oficjalnym prowadzącym milionerów. To czemu mam u ciebie bana na kanale? Nie wiem, ja ci bana nie dałem. Odbanuj mnie. Ty, czekaj. Ty, zamienię moją kamerkę z tą, którą tego. No, na przykład. Ty. Tylko będzie no delay inny trochę. No, tam 2 sekundy, ale to... Więc tak, witam bardzo serdecznie. Na dzisiejszym odcinku Milionerów jest Random Bruce TV. Siema, dzień dobry. Dzięki tutaj, Davidek, za zaproszenie. Nie ma problemu, czy trochę cię podgłośniłem. I tak, oczywiście mamy 3 koła ratunkowe, pół na pół. Pytania do publiczności, telefon do przyjaciela. A jak nie mam przyjaciół? Nie, no na pewno się ktoś znajdzie, no jak ty, to? Dobrze, to Remigiusz. Remigiusz będzie tym przyjacielem, do którego zadzwonię, jak nie będę wiedział. Koło ratunkowe. Dobrze, a on będzie mógł na Discorda wbić, czy musisz zadzwonić? No nie, zadzwonię do niego na Facebooku. Dobra, w porządku. Więc bez przedłużania... Ty, stresuję się. A to będą jakieś pytania normalne, czy jakieś takie twitchowe? Różne. Pytania z wiedzy ogólnej, pytania o internet. Wszystko tutaj jest zawarte. Dobrze, pierwsze pytanie bez przedłużania. Które z tych zwierząt jest ssakiem? Odpowiedź A. Krokodyl. Kuźwa, pod którym to było? O. Odpowiedź B. Żaba. Odpowiedź C. Lew. Odpowiedź D. Wąż. Odpowiedź C. Lew. Dość proste pierwsze pytanie. Jesteś tego pewny? Ssak. Czekaj, czemu mnie podpuszczasz na jakimś prostym pytaniu? Żaba to płaz, wąż to też jakiś gad, krokodyl, gad. No ssaki to są, nie wiem, jakieś lwy, hipopotamy, gepardy. No nie wiem, czemu miałbyś mnie tu podpuszczać. Krokodyl. Krokodyl to też jakiś gad. No nie no, no C. No... Dobrze, czyli jesteś pewny? No ja mogę podpuszczać, ale też mogę ci podpowiadać. Dobrze, odpowiedź C zaznaczona definitywnie, tak? Tak. Jest to odpowiedź prawidłowa. Gratuluję. Dziękuję. Pierwszego pytania. Ale czemu mi tutaj ziarno niepewności próbujesz zasiać przy pytaniu... Żebyś się zastanowił dokładnie, bo tutaj wiesz, od razu powiedziałeś, że już tak. Lepiej się zawsze zastanowić na spokojnie, ale dobrze. No to są cztery... No nieładnie, panie David. Tutaj są 4 gady w odpowiedzi. Żaba, wąż, krokodyl i Davidek. Nie no, żartuję. Dobra, to w takim razie lecimy do pytania drugiego. Ja już się nie podpuszczę. Będę ci podpowiadać, tak? Dobra. Pytanie drugie. W którym miesiącu w Polsce zaczyna się kalendarzowa wiosna? Odpowiedź A. W marcu. Odpowiedź B. W grudniu. Odpowiedź C. W listopadzie. Lub odpowiedź D. W kwietniu. No na pewno nie w listopadzie, na pewno nie w grudniu. Styczeń, luty, marzec, kwiecień. Zima trwa dość długo w sumie. Kurde, ty, albo marzec, albo kwiecień, ale nie jestem pewny. Obstawiam, że jak wywalisz 50-50, to mi wywalisz C i B. Marzec czy to kwiecień? To jest losowe, to nie wiadomo, co będzie. Nie chcę strzelać, nie jestem pewien, kiedy się wiosna zaczyna. Przyrzekam, no nie wiem. To znaczy, nie wiem, czy marzec, czy kwiecień. Potrzebuję... Kurde, telefon do przyjaciela. Telefon do przyjaciela. Tak. Dobrze. Używamy koło ratunkowe. Telefon do przyjaciela. Czyli do Overpoła zadzwonić, tak? Tak, dzwonię do niego na Facebooku. Ale nie, to na telefon lepiej, żeby było słychać. Przez mikrofon. A, na telefon? Chwila. Oby przyjaciel wiedział, bo to jest drugie pytanko. Powiem tak, to nie znam odpowiedzi na to pytanie, nigdy się tym nie interesowałem, kiedy kalendarzowo się jaki miesiąc zaczyna. To jest pewnie dość proste pytanie, to jest pytanie, gdzie nigdy się tym tematem nie interesowałem. Dobra, witamy bardzo serdecznie przyjaciela. Halo, no i prosimy o pomoc. Remek, mam pytanko, na które nie jestem pewien i czytam ci już, jak ono brzmi. W którym miesiącu w Polsce zaczyna się kalendarzowa wiosna? Odpowiedź A w marcu, odpowiedź B w grudniu, odpowiedź C w listopadzie, odpowiedź D w kwietniu.
Ja wykluczyłem listopad i grudzień na logikę, ale nie mam pojęcia, czy to jest marzec, czy kwiecień. Dobra. A od czego się Marzonna wzięła? Od czego? No. Od czego co się wzięło? Marzanna. Nie wiem. Się topi. Topi się Marzannę, no kojarzę. Dobra, słuchaj, no ja jestem z 15 kwietnia, no to wiem, że nie w kwietniu. Na pewno wiem, że w marcu się zaczyna kalendarzowo. Dobra, dziękuję tobie bardzo w takim razie. Dziękujemy bardzo za pomoc. Nie ma za co. Pa. Życzymy miłego dnia, do zobaczenia. No. Odpowiedź czyli... A, w marcu. Dobrze, zaznaczasz odpowiedź A z pomocą Overpoła. Będę już pamiętał. Ale dużo rzeczy z podstawówki raczej nie pamiętam. Raczej. No i oczywiście jest to odpowiedź prawidłowa. Dzięki, Remek. Dobrze. Udało się. Pytanie drugie. Przechodzimy do pytania trzeciego. Pytanie trzecie brzmi następująco. W którym roku Polska przystąpiła do NATO? Odpowiedź A. 1995. Odpowiedź B. 1999. Odpowiedź C. 2020. No. Odpowiedź D. 1945. Ja powiem tak, jeśli chodzi o Polskę, to kuleję. Już łatwiej byłoby mi wymienić faraonów. Jakiś, no nie wiem, na to... Polityczne pytanie o Polsce. Nie mam bladego pojęcia. Czy te daty coś mi mówią? W 1945 chyba była wojna, więc wątpię. 95, 2020. Polska jest raczej dość nowoczesna, więc wydaje mi się, że chyba dużo wcześniej niż w 2020. Więc może odpowiedź A albo odpowiedź B. Czyli wykluczyłeś sobie C i D, dobrze. No jest to jakiś sposób. No na logikę, no wojna światowa 2020 to na pewno byliśmy w NATO, ale no kurde, znowu mam 50-50. 1999-95. A co bardziej ci odpowiada? Myślisz, że to jest bardziej A czy bardziej B? Myślę, że bardziej B. Dlaczego? No bo Polska jeszcze była ciutkę minimalnie zacofana w 95. Więc może jeszcze tak trochę dochodziliśmy do siebie. Maluchy były wtedy. No, jest to jakiś pomysł. No to decyzja należy do ciebie. Czy chcesz się upewnić jeszcze jakimś kołem, czy odpowiadać bez koła ratunkowego na... A to ja mam propozycję. Propozycję do prowadzącego, lekka podpowiedź jako tego od ciebie, darmowe, ale przesuniemy świeczkę na 8 pozycję. Co ty na to? Możemy się potargować. O, to jest dosyć... Ty, dobra, to jest ciekawe, dobra. Zgadzam się na to, dobrze. To jakby ci tu podpowiedzieć? Już chciałbym podpowiedź pomiędzy a pomiędzy B. Którą byś z tych opcji wykluczył? Pomiędzy A a pomiędzy B bym wykluczył odpowiedź A. Pamiętaj, że mogę być fałszywym prowadzącym. Nie ufaj mi w 100%, ale... Ja bym ci zaufał w 100%, bo nie chciałbyś, żeby program się po 3 minutach skończył. Na logikę. No też prawda. Dobra, więc wybór należy do ciebie. Okej, okay, czyli jeszcze raz. 1945 była wojna, więc wątpię, że dołączyliśmy wtedy do NATO. Raczej mieliśmy ważniejsze rzeczy na głowie. 2020 wydaje mi się bardzo tak... To tak... Kurde, nie chcę odpaść, bo będzie śmiechawa. Odpowiedź B. Strzelam. Dobrze, definitywnie zaznaczamy definitywnie, odpowiedź B. Tak. Odpowiedź B jest oczywiście odpowiedzią... prawidłową. Udało się. Dobrze, yes, ty, ale yes, dobrze. Nie mając pojęcia, nie miałem pojęcia jaką datą. Fajnie, że wywaliłem C i D używając mózgu i udało mi się troszeczkę przekminić, żeby odpowiedzieć dobrze. Totalnie nie wiedziałem. Tak, no właśnie tutaj C i D to odpowiedzi takie, żeby po prostu je odrzucić, jakbyś nie był pewny. No i na szczęście się udało. Dobrze, bez przedłużania przechodzimy do pytania czwartego. Która z tych planet jest najbliżej Słońca? Odpowiedź A. Jowisz. To jest moja dziedzina. Odpowiedź B. Ziemia. Odpowiedź C. Neptun. Odpowiedź D. Merkury. Najbliżej Słońca w Układzie Słonecznym. Na pewno nie Neptun. Neptun i Pluton są bardzo daleko. Ziemia też na pewno nie.
Ja, wydaje mi się, że Merkury. Jedyne, co mnie skłania, żeby, że myślę o Jowiszu, dlatego że Jowisz jest dość gorącą planetą gazową. Jest to gazowy olbrzym, na których dochodzą sztormy do nawet 1500 km, wiatr, huragany. Oczywiście... No mogę ci podpowiedzieć, że Jowisz, tak jak wynika z oczywiście poprzedniego odcinka Milionerów, jest to największa planeta, ale czy jest najbliższa, to już ci nie powiem. Tak, no Jowisz jest największą planetą w Układzie Słonecznym, składającą się głównie z gazu. Ma też ogromne ciśnienie wewnątrz atmosfery. Jest też taka ciekawostka, że tak zwana plama na Jowiszu cały czas maleje. To taka ciekawostka ode mnie. Ale nie wydaje mi się, żeby Jowisz był bliżej niż Merkury. Moja zaryzykuję, najwyżej się wywalę. To jest moja dziedzina, ja się lubię kosmos. Neptun jest zimną planetą i jest siódmą albo nawet ósmą, więc na pewno nie, no Ziemia... Tak, jedna z tych najdalszych też mogę powiedzieć. Moja odpowiedź D, Merkury. Zaryzykuję, no najwyżej, okay. Najwyżej będzie okay. Wstyd. Odpowiedź D. Zaznaczamy odpowiedź D, Merkury. Jest to odpowiedź... Prawidłowa! Udało się znowu! Jest! A moja dziedzina! Gratuluję, udało się! Dziękuję. A ty na początku ten... Chciałeś zaznaczyć Jowisz, tak? Nie, na początku chciałem zaznaczyć Merkury od razu, tylko tak pomyślałem, że Jowisz jest dość ciepłą planetą gazową miałem pewne wątpliwości. Dobra, zarąbiście, dobra. Przechodzimy bez przedłużania do pytania czwartego, piątego, pytanie numer 5. Jak długo trwa ciąża u świni domowej? Odpowiedź ja pierdolę. Odpowiedź A, około 1,5 roku. Odpowiedź B, około 3 miesiące. Odpowiedź C, około 2 tygodnie. Odpowiedź D, około 3 dni. Jest to pytanie, wydaje się na początku ciężkie, ale jak się zastanowisz, to można... metodą wykluczania coś sensownego wybrać. No nie ma możliwości, żeby świnia w ciąży mogła urodzić... Jak się nazywa dziecko świni? Ciele to jest od krowy. Świnka. Nie wiem w sumie. No 3 dni, 2 tygodnie na pewno, nie 1,5 roku? Też mi się wydaje, że nie. No tak jak 1,5 roku w ciąży chociaż? No nie, kobieta, ile trwa kobieca ciąża? 8 miesięcy albo 9, tak? W zależności. No jakoś 9, ale tym bym się nie sugerował. Czy świnia więc mogłaby 1,5 roku być w ciąży? Wydaje mi się to absurdalne. A 3 miesiące to też jakoś chyba krótko. Chociaż... To już jest krócej, ale... Jest to możliwe, tyle mogę ci powiedzieć, że... Zwierzęta są w stanie. Ja szczerze nie wiem, jak długo ma jakiekolwiek zwierzę ciążę. Nie interesowałem się tym nigdy. No 1,5 roku wydaje się absurdalnie długo, a 2 tygodnie, 3 dni absurdalnie krótko. Ale to może być podchwytliwe, bo może rzeczywiście 1,5 roku, nie, może świnie rodzą, nie wiem, 6 dzieci, długo to trwa, to znaczy świniątek? Nie wiem, ty kurde. Pamiętaj, że masz jeszcze koła ratunkowe, jak nie jesteś pewny, warto użyć. Używam koła ratunkowego, pytanie do publiczności. Wolę nie ryzykować, nie jestem pewien, dobrze, ale... Dobrze, dobrze. Widzowie, proszę o dobrą podpowiedź dla Brusa. Tworzę ankietę już. Odpowiedź. A, B, C, D. Proszę sprawdzić w Google najlepiej i odpowiedzieć dobrze. Widzę, tutaj jest ciężko na tych podpowiedziach. Dobra, to może ja zapytam mojego czatu. Dobra, możesz zrobić. To, dobra, no zapytaj. Tylko pytanie, komu zaufać. Dobra, widownia, która odpowiedź jest prawidłowa? Ale... Kurde, każdy pisze inną. B, Whisperer mówi. No też bym strzelał, że B. Odpowiedź B, myślisz. Dobrze, ankieta się kończy. No z mojej ankiety wynika, że 50% na odpowiedź D, około 3 dni. Nie wiem, czy to prawda, ale takie są wyniki ankiety. Odpowiedź B jest druga, co ma najwięcej, 30%. Czemu Gumelek piszesz 1,5 roku?
Dobra, ufam growemu dziadkowi. Growy dziadek, ufam tobie. Czat pisze mi odpowiedź cena, G nawet. Ufam czatowi. Odpowiedź definitywnie, odpowiedź B. Definitywnie odpowiedź B, dobrze. Tak, to jest, bo to też jest nie... test zaufania dla czatownika. Ale też bym strzelał, jakbym miał strzelać z tych czterech, to ja bym też B strzelał. Oczywiście, dobrze. Odpowiedź B, około 3 miesiące, świnia u ciąży domowej. Raczej ciąża u świni domowej. Dobrze, jest odpowiedź prawidłowa, udało się. Dobrze, widzowie. Pozytywnie, pozytywnie. Nice, udało się. A w ogóle ilu już uczestników brało udział w twoim programie? Suchar tylko, mokry suchar jak na razie. I ile pytań odpowiedział? 8 albo 9, nie pamiętam. No, trzeba ziarniaka pokonać. Jestem gotowy na kolejne pytanie. Które teraz? Czekaj, teraz 7, tak? 6 było. 7, tak. Nie, dobra, teraz 6. Teraz 6. Dobrze, przechodzimy do pytania 6. Które z tych owoców ma największą pestkę? Odpowiedź A, jabłko. Odpowiedź B, pomarańcza. Odpowiedź C, mango. Odpowiedź D, truskawka. Odpowiedź C, mango, definitywnie. Odpowiedź C, mango, definitywnie. Szybka odpowiedź. Łatwe pytanie. Truskawka ma małe pestki, pomarańcza bardziej ma korzeń niż pestkę. Nawet nie, wydaje mi się, że nawet pomarańcza w ogóle pestki nie ma. Jabłko też ma bardzo małe pestki, ma bardziej korzeń, a truskawka ma pestki na zewnątrz, więc odpowiedź C, mango, to jest taki jedna wielka pestka w środku. Dobrze, nie będę cię trzymał w napięciu. Zobaczmy, czy to jest dobra odpowiedź. Odpowiedź C, mango. Największa pestka wśród tych owoców. Poczekaj, daj mi jeszcze pomyśleć. Dobrze. Bo coś mi kręcisz. Nie, no co ty? Nie, no ja mówię, że dobrze myślałeś. Raczej. Wiesz co, się zastanawiam, czy to, co jest w środku mango, to takie wielkie, to jest pestka? To musi być pestka, czy nie? Ty, a co? Mogę ci podpowiedzieć, ale wtedy... Wtedy świeczkę przenosimy na... Pytanie 9. Poczekaj. Dobrze, to za chwilę zobaczę, czy zaakceptuję. Bo to jest pytanie. To jest pytanie 6, tak? Czy 7? Pytanie 6 to jest. Pytanie 6. No, w teorii powinny być poziom trudności pytania podwiększony. A to pytanie jest najłatwiejsze ze wszystkich, więc tak kurde wątpię. Tym bym się nie sugerował. Za dużo już. Za dużo pod uwagę. Dlatego nie zdałem na test na prawo jazdy. Dajesz mi pytanie proste, a ja się główkuję. Pomarańcza nie ma pestki. To na pewno. Ma korzeń taki, biały. To nie jest pestka. Jabłko ma mini pesteczki i ma korzeń taki na środku. Truskawka ma jeszcze mniejsze pestki niż jabłko na zewnątrz. W środku nie ma pestek. I mango ma ogromne w środku taką wielką pestkę. Ty, nie. No tak, to wszystko co mówisz to jest racja. No ale czy to jest pestka, to co ma mango w środku, bo to może być coś innego. No to musi być pestka. Dobrze, a co to mogłoby być jeszcze? Co to mogłoby być? Właśnie nie wiem. Duże, twarde w środku owocu. No to jest... Może jakiś metal? Nie metal. Po prostu zastanawiam się, czy to pytanie jest podchwytliwe i na przykład poprawną odpowiedzią byłoby jabłko, bo może jeśli mango, to co jest w środku, nie byłoby pestką, tylko jakimś, nie wiem, czymkolwiek innym, owocem nawet, whatever, no to jabłko ma największą pestkę, bo jeśli mango nie miałoby pestki, no to jabłko by było tutaj. No. Ale dobrze, odpowiedź C, nie kombinuję. No najwyżej zostałem wyłożony. Zaznaczasz definitywnie odpowiedź C. Tak, ale... Mango jest pestka. No jest ogromna, jest duża pestka, ale nie jestem pewny, czy to jest pestka, szczerze. Dobrze, już ci mówię. W mango, w środku, twarde, duże. To oczywiście tak, jest to pestka, dobrze. Kurde. To była dobrą odpowiedzią na to pytanie. Przechodzimy dalej. Tak, nie zdałem prawa jazdy. Nad super prostym pytaniem główkowałem 10 minut i szukałem podpuchy. No tak czasami jest. Dobrze, przechodzimy do pytania 7, bez przedłużania.
który z tych streamerów jest znany ze stworzenia własnego kursu streamerskiego? Odpowiedź A, Xayo, odpowiedź B, Mr. Ginold, odpowiedź C, Young Multi, odpowiedź D, MKRR. Odpowiedź D, MKRR, definitywnie. Definitywnie. Tak. Pytanie odgwarantowane 40. Tak, 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 jestem pewny. Dobrze. Zaznaczamy odpowiedź D. Tutaj byłeś pewny co do tej odpowiedzi i jest to odpowiedź prawidłowa. MKRR oczywiście znany, przynajmniej przeze mnie znany, ale przez pewnie większość czatu, przez ten kurs streamerski. Słyszałem tam, że coachował, chyba brał 5 stów albo coś takiego, nie pamiętam. Coś no, słyszałem. Tam było takiego. Tak, gwarantowane będzie pytanie chyba 9 albo 8 oś. 8, bo 7 jest świeczka, przełożyliśmy na 8. Które teraz tak, jest pytanie? Ósme teraz. Czy jak zgadnę, dostaję świeczuchę? Tak, jak zgadniesz, dostajesz świeczuchę. Dobra. Pytanie ósme brzmi następująco. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących komarów jest prawdziwe? Odpowiedź A. Zarówno samce, jak i samice komarów żywią się krwią. Odpowiedź B. Komary nie potrafią latać na wysokości powyżej 1 metra. Odpowiedź C. Komary są aktywne wyłącznie w nocy. Odpowiedź D. Tylko samice komarów żywią się krwią. Odpowiedź D. Definitywnie. Okej. Okay, komary mogą latać więcej niż 1 metr. Samce nie żywią się krwią i są większe. I komary też są aktywne w dzień, więc odpowiedź D. Dobrze, odpowiedź D. Jestem w szoku. Ekspert, ekspert. A to pytanie ósme, zaraz wygrasz. Dobrze. Więc odpowiedź D była oczywiście odpowiedzią prawidłową. Jest, dobrze. Przechodzimy do pytania następnego. Pytanie dziewiąte. Jak ono brzmi? Jaki pierwiastek chemiczny ma symbol AU? Odpowiedź A, złoto. Odpowiedź B, srebro. Odpowiedź C, uran. Odpowiedź D, aluminium. Złoto nie, srebro nie, uran... Uran to jest chyba jedna. Odpowiedź D, aluminium. Albo może 50-50? Ale poczekaj. Właśnie, masz jeszcze jedno koło. Daj koło... Dobra, robimy deal. Koło ratunkowe? Ale chwila, no bo to jest losowo, tak? Bo ja już wykluczam srebro i złoto. I żeby mi tych dwóch nie wykluczyło, bo to będzie trochę cycek. Czy to jest losowo? Nie, to wyklucza losowo. To poproszę wykluczenie, bo nie jestem pewny pomiędzy uranem a aluminium. Ja bym, jakbym miał tutaj strzelać, to aluminium, ale może toż też być uran. To poproszę dwie rozumiem, losowe... Że dlatego, że jest A i U, dlatego aluminium, tak? No tak jakby to są też... No nie no, na przykład węgiel to jest chyba C, tak? Nie, poproszę o odrzucenie dwóch niepoprawnych. Tak, dwie już tutaj wykreślam, koło ratunkowe pół na pół. Więc tak, wykreślamy dwie odpowiedzi, jedna z nich będzie poprawna. Dobrze. Więc wykreślamy. Proszę, nie złoto i srebro, bo zostanę tak strollowany. Zostało złoto i srebro. W chemii miałem trójkę na koniec, ale nie byłem dobry z nas. Pamiętam może co, H2O? No ja ci się nie dziwię, też chyba bym nie wiedział. No ja miałem trójkę z chemii, ale nie byłem jakiś zbyt dobry. Ja dwójkę albo trójkę, ale... No zostało ci złoto lub srebro. Masz pół na pół, dosłownie pół na pół. Jeszcze jakby to... Jakby twoje szanse powiększyć? Wydaje mi się, że to nie jest złoto. Kurde, no jaki był złoto ten skrót? Moja odpowiedź B, srebro. Jestem pewien, że nie złoto. Czyli wykonujesz strzał, tak? Nie, to jest takie 80 na 20%, że srebro. Jesteś tego pewny w 100%, tak? Nie no, w 100 to nie, ale... No nie jestem, no nie jestem, nie jestem pewny. Nie chcesz się jeszcze zastanowić? Ja jako prowadzący mogę ci podpowiedzieć lub sabotować. No i to jest twój wybór, czy ja teraz tym, że chcę, żebyś się zastanowił, czy chcę cię wyrzucić programu, czy chcę, żeby trwał dalej. Jak myślisz? Pusto. Rozumiem, że jeszcze trwa zastanowienie. No, dwie odpowiedzi do wyboru. Dawaj, wierzę w ciebie, wierzę.
ktoś to opale Joya poza kamerką, bo na YouTube'a to pójdzie, a tam nie można tak. Okej. Okay. Nie no, złoto, a u? Ty na jaki by miał pierwiastek chemiczny złoto, jakby miał teraz spróbować strzelić, ty no. Czyli mówisz, że powinienem się zastanowić nad zaznaczeniem B i możesz mi podpowiedzieć, że to jest A, ale możesz też mnie sabotować, tak? Dokładnie. To już jest twój wybór. Uważasz, że chciałbym, żeby program jeszcze trwał, czy się skończył? Co bym wolał? Wydaje mi się, że chciałeś przykontencić z komarkami i świniami i jesteś już zadowolony, więc próbujesz mnie zrobić w konia. Zostaję przy B. Czyli myślisz, że ja bym chciał, żeby program się już skończył, tak? Nie, ale... No nie wiem w sumie, no ale... Które to jest pytanie, pomyśl, David? Które to jest to pytanie? To jest pytanie dziewiąte. Pytanie dziewiąte. Pomyśl. Dobra, no nie gramy typowymi zasadami tak 1 do 1 milionerów, więc możemy pohandlować jak z Krzysztofem i Biszem. Co ty na to, jak gra w ciemno? A co oferujesz? Oferuję podpowiedź przy tym pytaniu, ale świeczka dostanę ją tylko wtedy, jak odpowiem na pytanie dziesiąte. I czyli, o proszę, czy, proszę. A już mam ją zagwarantowaną. Dobra, muszę to przemyśleć, czekaj. Świeczka, pytanie dziesiąte, tak? Bo teraz jest pytanie dziewiąte, tak? Dobra, dobra. Wiesz co, ja jestem w stanie na to pójść. Pytanie dziesiąte będzie o gwarantowaną świeczkę. Oczywiście taką prawdziwą, nie świecę. Mhm. Z mojej fabryki. Tak, dobrze, zrobimy tak. Podpowiadam ci. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź na z. Zaczyna się na z, na literę z. Złoto. No to odpowiedź A. Dobrze, zaznaczamy odpowiedź A. Jak skończę bez świeczki ze złą odpowiedzią, to to będzie... Nie no. Czwarte koło ratunkowe. Wyhandlowane, tak? Dobrze, jest to odpowiedź prawidłowa, no nie przedłużamy. Dobra, ale było, powiem, byłoby śmiesznie, jakbym i świeczkę stracił i jeszcze byś mi źle podpowiedział. No tak, taka jest szansa, no bo jak na dziesiąte nie odpowiesz, to w sumie tracisz, no. Tracisz tak. Świeczkę, a nie ma więcej świeczki. Nie mam już, kół ratunkowych i pewnie już mi nie podpowiesz. No zobaczymy. Dobrze, pytanie... Pytanie dziesiąte, już jesteśmy tak wysoko. A ja mam pytanko przed dziesiątym pytaniem. To jaki jest na srebro wzór? No nie wiem. Mogę sobie sprawdzić? Srebro wzór... AG. AG. No. A tam było AU. No mogło mi się pomylić. No dobra. Dobra, lecimy dalej. Pytanie dziesiąte, już prawie ostatnie. Która firma była pierwszym producentem smartfonów z systemem Android? Odpowiedź A, Motorola, odpowiedź B, HTC, odpowiedź C, Samsung, odpowiedź D, Sony. Totalnie się nie znam na telefonach. Nie ma już żadnego koła. Strzelam to, co mi przychodzi do głowy, dobra? Odpowiedź B, HTC. Nie wiem, nie mam pojęcia, strzelam. To, co mi pierwsze przyjdzie do myśli, nie chcę się przemęczać. Dobrze, no strzelasz w B, tak? Tak. Dobra. No dobra, ale jesteś pewny na 100%, tak? Pewny strzału? Pewny tego strzału na 100% jesteś. Samsung, wydaje mi się, na że pewno. Samsung... Dobra, no pomyślny. Samsung jest raczej... Dobra, pomyślmy. Użyję mózgu i się zastanowię jeszcze raz. Dzięki, że mnie powstrzymałeś przed głupotą. Motorola to jest chyba jakieś stare główienko i wątpię, że oni w ogóle by mieli system Android kiedykolwiek. Sony to jest chyba marka telewizorów albo głośników, to oni nawet chyba nie produkują telefonów, więc mogę się tym zasugerować. Samsung jest nowy, więc może Samsung? No Samsung to jest, wydaje mi się, w Androidach taki największy producent, najlepszy. No ja mam Samsunga i mam Androida i no Samsung... No bo czym jest Motorola? Motorola to są jakieś te stare telefony, no to tam chyba nawet internetu nie było, tak? Chyba, że są jakieś teraz nowoczesne telefony Motorola, ale się nie znam na telefonach. Totalnie. Sony wydaje mi się, że nie produkuje telefonów. Sony, telefon Sony. Nigdy nie słyszałem o telefonie Sony. Albo jestem jakiś upo.
Nigdy nie słyszałem, no ja mam telefon Sony. Czyli mogę wykluczyć A i D. HTC. Bo Samsung wiem, że korzysta z Androidu. Sam mam Samsunga, ale nie wiem, co to jest HTC. Co to jest? No właśnie, czy słyszałeś kiedyś, że ktoś ma telefon HTC? Ja na przykład nie słyszałem. Nie słyszałem nigdy. Tym bardziej. No. Kurde, ja słyszałem jakiś skrót. Ja słyszałem kiedyś skrót HTC, czy coś takiego. No bo pytanie jest, kto był pierwszym producentem, a nie kto jest... Jakbyś mi powiedział, jaki telefon tutaj góruje w Androidach, to bym od razu powiedział Samsung, tak? Ale to jest pytanie, która firma była pierwszym producentem. No dobrze, ja mogę podpowiedzieć i tak. Ja podpowiem ci tak, ja na przykład nigdy nie słyszałem, że ktoś ma telefon HTC, ale Sony już na przykład chyba kiedyś mój tata miał. O kurde, są telefony Sony? Tak, produkują. A HTC, no nie wiem, nie słyszałem nigdy, że ktoś tak... Telefon mówi. Sony. Nigdy nie słyszałem. Sony? Telefon? Ja słyszałem o telefonie chyba Razera, ale Sony? No też taki chyba był. No jest, ale... był no. Telefon Razera, to wiem, ale Sony... Powiem ci więcej. Motorola to też jest producent telefonów, też ma... Nie, no ja wiem, że Motorola to jest producent telefonów. Nie, to wiem, ale... Ale Motorola to chyba kiedyś produkowała jakieś kwadraty, tak? Motorola to mi się kojarzy z telefonem dla babci, tak szczerze. Okej, okay, no czyli... nie mogę. No wiem. Podpowiedzieliś mi, że HTC to raczej nie jest telefon. Ale że ja nie słyszałem, czy to jest telefon. Ale... Czy ktoś taki ma. Nie słyszałem, żeby ktoś taki miał po prostu. Czyli zostaje mi A, C albo D. Motorola. Mogę się kierować, pokieruję się intuicją. Motorola kojarzy mi się ze starymi telefonami dla babci, dziadków. Ale mogą być pierwsi. Odpowiedź A kasuje. Pamiętaj, że mogę cię wrobić, ale więcej razy ci podpowiadałem dobrze, więc nie wiadomo. Ja pierdzie, czemu mi to robisz? Odpowiedź C, Samsung, na chłopski rozum. Mają Androidy, niech będzie Samsung. Nie patrzę nawet na czat, że dają brzydkie motki. Odpowiedź C, trudno. No może to był HTC, może mnie strollowałeś. Odpowiedź C, Motorola, telefon dla dziadków, Sony, nie wiem, nigdy nie słyszałem. Pójdę chłopskim rozumem. Dobra. Chłopski, na chłopski rozum, odpowiedź C zaznaczamy definitywnie, tak? Tak. I papa. Więc tak, odpowiedzi złe to było. Motorola. Okej. Okay. Sony. I trzecią złą odpowiedzią był Samsung! Wow, to przegrałeś! Na 10. pytaniu! No niestety, nie udało się. Wrobiłem cię. Wrobiłem cię na pytaniu 10, no bo za dużo podpowiadałem. Musiałem, chociaż na jednym cię, no nie że wrobić, tylko podpuścić, no. Nie jesteś zły? Nie. Ale poczekaj. Nie jestem zły. Ale oczywiście świeczkę i tak ci wyślę. Zaraz. Dziękuję tobie bardzo. A strzelałem HTC? Nie wiem, czemu tak instynkt mi podpowiadał, że HTC jest poprawną odpowiedzią. Nie wiem dlaczego. Jak się wam podobało? Jestem na Mondcaście, możecie powiedzieć. Mówiłeś 3X, że miałeś Sony Ericsson w gimnazjum. Ty! Rzeczywiście, no miałem Sony Ericsson, no. Sony Ericsson C902. Zapomniałem o tym. Mam to Motorola z Androidem? A to chwila, to Motorola to nie są telefony dla babci, tak jak mówiłem? Mi się w ogóle kojarzyło, że HTC Bruce to ten. Ja bym, nie wiem, czy HTC bym dał. W sensie, bo mi się zawsze kojarzył HTC z tym, z... No. Microsoftem jakby. No mi się HTC kojarzył z tym takim jednym z takich w miarę starych telefonów, ale tych takich płaskich z ekranem dotykowym. Dlatego instant zaznaczyłem tą odpowiedź, bo Sony i Motorola to wiedziałem, że nie. No nie wiem, ty z dość... Microsoftem? No zawsze mi się generalnie by kojarzyło z tym, że oni robili pod Windowsem te telefony. Dlatego ja byłem zaskoczony, że wy mówicie, że ten... Że oni wcześniej coś zrobili na Androidzie. Czemu powiedzieli, że pomarańcza nie ma pestek, tylko biały korzeń? No bo chyba pomarańcza nie ma pestek, nie? No,
No nigdy nie dać się, jakby nigdy nie wypluwałeś. Nie, no nie bo... jakby pomarańczy i mnie dostała ci pestka w buzi? No cytryna ma pestki takie... Ty, no nie wiem. Ty... No dobra, to się trochę mułem, zamyliłem, ale nie byłem pewny, czy to, co jest w środku mango, to jest pestka. Przez chwilę zwątpiłem. Ale to moim zdaniem bardzo dobre. Bardzo dobrze to zagrałeś. Też się zastanawiałem nad tym. Bo to było tak łatwe pytanie, no, że aż mogło być podejrzane.